Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magda Woźniak. Jestem inicjatorką i koordynatorką projektu Power of Arts po Messerze, w ramach którego odbywają się właśnie w tej przestrzeni różnego rodzaju wystawy i inne wydarzenia kulturalne, takie jak dzisiaj. Dzisiaj głównym tematem jest książka pod tytułem Kot jak jest, każdy widzi. I rozmowę z Izabelą Jacką poprowadzi Magdalena Walusiak. Zapraszam Panie serdecznie. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim zapraszam serdecznie autorkę książki, Iza Jacka. Książkę ozdobiła swoimi ilustracjami i mogą Państwo również kota w jej interpretacji zobaczyć na okładce. Przyjechała do nas ze Szczecina. Serdecznie zapraszamy Izę Jacka. Szanowni Państwo, kot jaki jest, każdy widzi, ale nie wszyscy wiedzą skąd się wziął. Nie wiem, czy Państwo znają historię tych kotów, które zostały tutaj opisane i samej tej opowieści, po którą można dzisiaj sięgnąć. I jak widzę, mogą Państwo jeszcze, jeżeli ktoś nie ma, zapatrzyć się w zbiór opowieści i definicji kociej natury. Dawno, dawno temu, w nieodległej galaktyce, właściwie to zupełnie nieodległej, bo to Droga Mleczna, bardzo dla kotów przyjazna, gdzieś tam w odnętach internetu pojawiła się właśnie pierwsza oznaka tego, że powstanie to, co tutaj mogą Państwo w tej chwili zobaczyć. A dlaczego zaczęło się w internecie? Ja myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Kto rządzi internetem? Wszyscy wiedzą, że koty rządzą internetem. Koty rządzą internetem, to prawda, zawładnęły nim. U mnie w domu zawładnęły również moim komputerem. Nie mam na przykład już klawisza litery U, ponieważ jeden z moich kotów odszedł z mojej klawiatury któregoś razu z literką U i sobie poszedł. Historia tej książki jest taka, że w portalu pozytywy.com zaczęłam pisać, portal należał do prowadzącej nasze dzisiejsze spotkanie Magdy Walusia. Zaczęłam do tego portalu pisać felietony, które w swoistym logo opatrzyła Iza Rewcio. Felietony ukazywały się co tydzień przez parę miesięcy. Pomyślał się z życia. Po prostu miałam w domu wtedy już dwa koty, potem doszedł jeszcze trzeci, stąd jeden z felietonów zresztą odnosi się do posiadania trzech kotów. I wtedy się przekonałam, jak to pożycie z kotem wygląda, jaka jest kocia natura. A ponieważ pożycie z kotem, jak powiedział ktoś mądry kiedyś, żeby mieszkać z kotem trzeba mieć poczucie humoru, więc pomyślałam, że te felietony powinny być satyryczne. No i tak to wyglądało. Później, kilka lat po publikacji tych felietonów na łamach pozytywów, wydawnictwo Elipsa zwróciło się do mnie z prośbą o możliwość wydania tej książki. Książka została wydana również z ilustracjami Izy Rewcio. I to było pierwsze wydanie w 2011 roku, które się bardzo szybko wyczerpało. Wielokrotnie byłam proszona o wznowienie kotów. Byłam pytana też, kiedy koty pojawią się ponownie, kiedy je można było kupić. I któregoś razu wreszcie zabrałam się za siebie i wydam je ponownie. Stąd to jest drugie wydanie. Wzbogacono dwa felietony i nowe ilustracje Izy. No to Państwo już wiedzą w tym momencie, skąd się wzięły te konkretne koty w internecie i jak to się stało, że te koty z pikseli i z megabajtów przeniosły się na papier. A ja liczę, że może teraz druga Iza spróbuje wyjaśnić nam te tajemnice, skąd w ogóle koty rządzące internetem. Masz może jakąś koncepcję, jak to się stało? Oczywiście. Wszyscy wiemy o tym, że koty są bogami. A jak mawiał Terry Pratchett, Bóg ma przeklapane, bo nie ma się do kogo modlić. W związku z czym koty muszą się w jakiś sposób oglądać, a internet jest fantastycznym do tego narzędziem.
A poza tym jest to tradycyjna manipulacja ludźmi. Pamiętasz pierwsze logo, które towarzyszyło Felipowi Muze? Pamiętam, to była chyba jedna kreska tylko, prawda? Gdzieś tam z wąsami dodanymi. Wygięta w odpowiedni sposób i było wiadomo, że jest to kot. Chociaż mógł być to niedobrze znak zapytania. Tak, bo to też było z takim właśnie gdzieś pomysłem robione, żeby to był również znak zapytania. Bo koty są tak naprawdę jedną wielką niewiadomą. Czy pamiętasz, od jakich słów dokładnie zaczął się pierwszy felieton? Jak próbujecie tutaj namówić w tej chwili do przeczytania fragmentu, żeby Państwo w ogóle wiedzieli, co to jest? To nie człowieku domowił kota. To kot o swoim człowieka. Jako istota o wysokim IQ zorientował się bowiem, że ludzkie siedziby są niewyczerpanym źródłem łatwych do zdobycia smakowitych kąsków. Do kąsków, niestety, podczepiony był człowiek. Kot z natury pragmatyk, po szybkim zbilansowaniu plusów i minusów, jakoś to zaakceptował i ostatecznie pozwolił rodzajowi człowieczemu egzystować w pobliżu siebie. Tu trzeba zauważyć, że było to naprawdę duże poświęcenie z jego strony, ponieważ z punktu widzenia każdego kota jesteśmy flejami, niezdarami i nie wiedzieć po co robimy strasznie dużo hałasu. Kot wstępnie na próbę udomowił Nubińczyków, a gdy eksperyment przebiegł pomyślnie, zabrał się za Egipcjan. U tych ostatnich zrobił już sporą karierę, ponieważ był tam czczony jako święte zwierzę. A to, jak wiadomo, jest dosyć wygodne. Masz dużo jedzenia, co byś nie zrobił, nikt cię palcem nie tknie, a autochtoni padają przed tobą plackiem. No po prostu dolce vita. Proszę Państwa, na początku było słowo wstęp, a później kolejne, które Państwo przed momentem usłyszeli. Dlaczego właśnie taką formę Izo wybrałaś dla swoich felietonów? Dlaczego taką perspektywę badacza? Po pierwsze, nie będę ukrywała, że wzorem był mi Terry Pratchett ze swoją książką Kot w stanie czystym. Kiedy pierwszy raz przeczytałam tę książkę, pomyślałam sobie, tak trzeba pisać o kotach. Bo o kotach nie można oczywiście, jeśli ktoś chce i lubi pisać skliwie, można to ujmować w inną formę, ale moim zdaniem taka forma dowcipna i taka z nieco złośliwym językiem, to jest ta właściwa forma, którą ja jako właścicielka kotów bardzo, bardzo sobie cenię. A reszta, no to już było po prostu zwykłe życie. Czyli żyjąc z moimi kotami, które pozwoliły mi łaskawie mieszkać ze sobą, za co do dzisiaj jestem wdzięczna. Zauważyłam po prostu, jak to życie wygląda. Zauważyłam, że kot zarządza zasobami ludzkimi. Zauważyłam, że po prostu kot manipuluje człowiekiem w każdą stronę, którą chce i wszystko jest na jego warunkach. Iza Rewcio, bardzo proszę, żeby odpowiedziała teraz na pytanie, jak to się dzieje, że słowo trafia do mózgu, a potem do ręki, a na koniec do oka. Na początku tutaj akurat było słowo, ale też trzeba pamiętać, że za każdym razem, kiedy inspiruje się literaturą, to rysunki zaczynają w pewnym momencie, pomimo wszystko, swoim własnym życiem żyć. Nie da rady tego rysować w taki sposób, żeby było to idealnym odwzorowaniem tekstu. Przynajmniej ja uważam, że w ilustracjach w dzisiejszych czasach absolutnie nie musi w takim kierunku iść. Koty bawią mnie niesamowicie. Ja jestem właścicielką dwóch kotów, ponieważ jestem zaleniwa na psa. Generalnie rzecz biorąc, patrzyłam się na to, jak najpierw mój pierwszy kot się zachowywał dość długo. Patrzyłam na to, w jaki sposób kot potrafi śmiać się, jak potrafi być smutny, jak potrafi wyrażać to mimiką. Wcale nie tylko i wyłącznie miauczeniem, ale całym swoim ciałem, całą taką mową, można powiedzieć, pozawerbalną absolutnie. I starałam się to przenieść na papier. Wydawało mi się, że opowiadam, pomimo tego, że używałam, brzydko mówiąc, używałam
używałam fizycznych wyobrażeń różnych kotów, bo i różnych ras, i były to koty bardzo często moich znajomych, różnorodnych, ale cały czas opowieść snułam o tej mojej dwójce, pomimo wszystko, tak? Pomimo tego, że również znałam i znam koty, które ma Iza u siebie w domu. Zalietony Izy były dla mnie naprawdę niesamowitym źródłem śmiechu i radochy i bardzo często kiwania głową, no tak prawie jak mój kot. Kocior, charakterystyka gatunku. Osobnik z gatunku kotowatych. Charakteryzuje go dobrze wyeksponowany garnitur zębów, zaopatrzony w użyteczny komplet kłów, zestaw chwytnych, groźnie zakrzywionych szponów, spojrzenie dzikie, a straszne i dziwnie przebiegłe oraz dekadencko skołtuniona okrywa sierstna. Kociory zalęgają się masowo w ludzkich siedzibach, na co dzień podstępnie udając koty domowe, dzięki czemu bez trudu zyskują darmowe źródło pożywienia, wygodne miejsce do reprodukcji oraz ludzki obiekt do bezkarnego doskonalenia swojego przestępczego rzemiosła. W swoich matecznikach oddają się licznym nałogom, jak jaranie skrętów z kocimiętki, słuchaniu psychodelicznej muzyki oraz nieprzyzwoitej lekturze. Proszę Państwa, jak tak można w ogóle o kotach pisać? W jakim stopniu ta książka, która przecież jest książką satyryczną, jest prawdziwa? W jakim stopniu wyobrażenie czy metafora jest prawda? Myślę, że jest dużo prawdy o pożyciu z kotem, aczkolwiek nieco na potrzeby książki przejaskrawionej. Iza, czy jak oceniasz, na ile ta książka jest prawdziwa? Na ile prawdziwa? Na 200%. Kiedy człowiek staje się ekspertem? Kiedy wie tyle o kotach, żeby móc napisać o nich książkę? Ile kotów trzeba poznać, żeby się czegoś dowiedzieć? No ja myślę, że tak naprawdę to nigdy. Koty tak bardzo różnią się od siebie sposobem bycia, charakterami. Oczywiście są pewne zachowania podobne, ale generalnie każdy, kto miał w życiu więcej niż jednego kota, myślę, że przyzna mi rację. To, żeby je móc poznać, to ja nie wiem, czy to następuje. Jesteśmy przy ilustracjach. To może kilka słów o tym, co się tutaj znalazło, bo są to ilustracje, które można znaleźć w książce izyjarskiej, ale nie tylko. Tak, proszę Państwa, ja przywiozłam ze sobą ze Szczecina kilkanaście moich ilustracji, bo chciałam Państwu pokazać, jak bardzo gdzieś tam ta moja ilustracja, którą ja uprawiam, odbiega od kotów, które ilustrowałam. Wiadomo, widać, że jest to moja kreska jak najbardziej, ale jednak koty same narzucają swoją formę. A warto jeszcze wspomnieć, i tutaj prośba do Państwa, żeby mocno trzymać kciuki, że ta książka została zgłoszona do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Samo zgłoszenie to jest bardzo dobra wiadomość dla tej książki i dla kotów przede wszystkim, bo niektórzy być może swoją wiedzę o kotach, a przynajmniej o tym, jak o kotach można opowiadać, się poszerzą. A gdyby Państwo byli zainteresowani spotkaniem czy skontaktowaniem się z autorką, to bardzo serdecznie zapraszamy na fanpage tejże książki. Tam również na pewno pojawią się informacje, kiedy będzie gotowy drugi tom. No i książkę można też zdobyć przez internet na zupełnie niezwiązaną z kotami, na zupełnie niezwiązanej z kotami stronie, o czym świadczy jej nazwa kotomania.pl. Iza Jarska, Iza Rewcio, bardzo serdecznie dziękuję. Gdyby ktoś z Państwa chciał się stać właścicielem książki, bądź był już właścicielem książki, ale nie ma jeszcze autografu, to jest okazja niepowtarzalna, bo chyba nie prędko będzie można znowu mieć osobisty rysunek w książce Izy Rewcio. No i autograf Izy Jarskiej to trochę łatwiej, ale też wcale nie tak łatwo. Także serdecznie Państwa zachęcam, żeby podejść, poprosić o wpis. I bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.